Dzień dobry, witam serdecznie w poradniku Automapy. W tym filmie nauczymy się, jak można zmienić informacje na dolnej belce w Automapie na system Android. W tym celu klikamy właśnie tą dolną belkę. Jak Państwo widzą, teraz znajduje się to informacja o miejscowości, w której się znajdujemy. Jest to miejscowość Baranów. Klikam tą belkę. Informacja się zmieniła i dostaliśmy informację o pikietarzu. Znajdujemy się na 427 km autostrady A2. Na środku pikietarz, po prawej stronie informacja o drodze. Klikam ponownie. Teraz wyświetliły się współrzędne geograficzne, długość, szerokość geograficzna i informacja o wysokości nad poziomem morza. Z racji, że nie jesteśmy w terenie, tylko wyznaczyliśmy demo trasy, informacja o wysokości to 0 metrów nad poziomem morza. Jeżeli włączą Państwo normalnie w terenie automapę i GPS, informacja o wysokości będzie pozyskiwana z sygnału GPS i będzie wskazywana prawidłowo. Klikam ponownie belkę. I zmieniła się ponownie informacja. Teraz podana jest nazwa miejscowości i numer drogi, na której się znajdujemy. I klikam jeszcze raz. Pogrubiona nazwa miejscowości. W ten sposób właśnie można przełączać się między różnymi informacjami, różnymi widokami, dzięki czemu można dostać dodatkowe informacje. Zwłaszcza informacja o pikietarzu może być przydatna użytkownikom dróg, którzy poruszają się profesjonalnie, profesjonalnym kierowcom. Wypadki i inne informacje do służb są przekazywane zazwyczaj bardzo często właśnie na podstawie pikietarza. Także powtórzmy jeszcze raz. Pikietarz i numer drogi, współrzędne geograficzne, nazwa miejscowości i numer drogi, sama nazwa miejscowości. W ten sposób właśnie można przełączać się między tymi widokami, gdy zmieniło się na wizkitki i w zależności od preferencji korzystać z różnych informacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.